37 lat w maju w 40 roku, kiedy nastąpiła już zaawansowana wojna i Rosjanie grasowali tutaj na naszym kraju, przybyło kilku czerwonoarmiejców do nas i kazali się pakować. Dali nam 3 czy 4 godziny do spakowania. Bardziej zapisały mi się w pamięci takie epizody, niekoniecznie związane ze wspomnieniami dziadka, tylko bardziej to są już teraz moje wspomnienia, które ja opowiadam moim dzieciom. Domu naprzeciwko te domy zostały podpalone, bo były drzwi zamknięte. Gdzie co było zamknięte, to Rosjanie podpalali. U nas były drzwi otwarte, ale mama nie przewidziała, że tam w tym korytarzu, gdzie teraz jest zamknięte, stała szafa, która też była zamknięta. Też podpalono.